Maxi, dobra, Dawa, kurwa, otwieramy. duża akcja, no trzeba. Generalnie to jest bottomowy open, to jest najsłabsza dama X suited, jaką otwieram. Z UTG. Sixmaxie. Tak. Mega dużo się nią wygrywa, mówię ci. Puściłem już czat, ale ja mam też ostatnio problemy z internetem, mi się wydaje, i mi często nie wiem, czy leci, czy poszło, czy nie. Słaba akcja jak na streamera. Jaki delay jest? Chyba 120 sekund. No to będziemy, jak tu się pojawiło 2 minuty na dole, to wtedy pokaże nam, czy renderuje i czy gubi klatki, i wtedy będziemy powiedzieć. Tutaj seabed zrobiłem i poszło. Wzięte. Udało się. Nasrane. Nasz filmik Kaczmaru już jest w połowie gotowy. W połowie gotowy jest ten filmik, który dzisiaj nagrywaliśmy. Już zrobiłem flop cały i preflop. Teraz jeszcze tylko turn. Łącznie będzie około 11 minut. Pracowita bestia z ciebie jest. No. Ale to dobrze, bo to jest taki optymalny czas na analizę jednego rozdania, chyba na YouTube'a. Dobra, przywitajmy się z ludźmi. Witamy serdecznie wszystkich, kto tak tam jest. Już się pojawił. Jeszcze chwilę, jeszcze 30 sekund i już będą ludzie wiedzą, że jesteśmy na żywo, jest, gramy. W ogóle tutaj robię call, nie robię nic innego, tylko call. Jak najbardziej z mega standardem. I w momencie, kiedy on rzuci mi tutaj stack resztę, bo się wystraszy, to gram... Call dalej. Dalej call, nie? Nie wyrzucamy go z no, niczego. Trochę pizza z tym asem. No, generalnie protektowaliśmy się przez de facto z trzema autami, tak? Przed trzema kartami się protektujemy, ponieważ jeżeli się protektujemy, to zakładamy, że on ma tego jednego asa, więc tylko trzy asy grają dla niego wtedy. Czyli przed trzema autami. Ale trzeba jeszcze raz to kolować. Nie ma, miły. No to jesteśmy. I jesteśmy. I mam nadzieję, że ma kolega asa i zawsze bierzemy od niego żetony. A z dama, tak, więc miało. Z dama. I zaczęło się pięknie. Ładny runout. Dokładnie. Dobrze, że damka nie spadła, bo na damce też byśmy go brali i by miał lepsze dwie pary. Turniej za ile? 20 euro. 20 euro. Duże pieniędzy. 20 euro. Ale to dobrze. Jest o co grać. 20 euro. Na razie jest 28 graczy. Trzeci level. 10-minutowe blindy. Late reg jest godzinny. No to jeszcze pół godziny late rega. Także wiesz, ludzie się będą rejestrować, żeby z nami zagrać. Jak najbardziej wszystko jest zrozumiałe. 8-10 jak najbardziej jest rzutka, nie? Tutaj nic innego nie było. Tak, 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 absolutnie nie ma w tej innej opcji do rozgrywania. Jak tam ostatnie twoje poczynania na... Straciłem podczas całodniowego grindowania spinów 40 bainów i... 40 bainów to chyba dosyć sporo jak na spiny. No jak coś to chyba, no całkiem spoko, całkiem dużo. Jak dla mnie, bo to pierwszy taki mój zjazd. Że po prostu byłem, no nie wiem, miażdżyli mnie mega dużo coolerów, wiesz, badbitów, runnerów, które kompletowały im streety, kolory. Linia chip EV jest na zero. A łącznie straciłem ponad 20 tysięcy żetonów, no nie? Więc wiesz, to jest skala no, jak po prostu, jak po prostu dobrze grałem, a nie szło. Po prostu oszukali. Oszukali mnie, ustawiony jest Poker Stars, wypłaciłem wszystkie pieniądze, założyłem blokady rodzicielskie i powiedziałem dosyć, nie gram i... Blokady rodzicielskie? Tak, dobre, blokady rodzicielskie, żeby już nie grać tam więcej. Witamy pierwszych gości na czacie, Domel i Varipo. Siemaneczko. Cześć, siemaneczko, Domel, Varipo, jak już super, wszyscy są, ekstra. Wszyscy są? Wszyscy są, rodzina jest cała, zjechała się, można grać. No trochę jest ludzi, to prawda. No i będzie coraz więcej, o, mam ciekawostkę na streamie, ha. Może poczekamy już. Siema, Varipo, dzięki za followa. Mam taką ciekawostkę, dzisiaj rozmawiałem przez telefon z ekipą od Gowina, od Michałem Wypijem, ale to powiem może jak będzie 10 minut streama albo 20 minut streama, więc jak będzie więcej osób. Mam ciekawostkę taką naprawdę bardzo super, optymistyczną.
Powiedziałeś nam, że chcesz nam coś powiedzieć, ale nie powiesz. No poczekajmy jeszcze 5 minut. Przyjdzie. Powiedzcie rodzicom, powiedzcie bratom, siostrom. Że będzie ciekawostka. Że będzie ciekawostka, napiszcie fajny stream, zapraszamy i będą ciekawostki wapniaka na temat ustawy hazardowej. Ten człowiek coś wie. No, zacząłem drążyć temat, przyciskać w ogóle i odciskać. Wiesz, presję społeczeństwa na legislujących ludzi. Legislujących? Ludzi, którzy się zajmują naszym prawem. No tak, to są politycy. No właśnie. Siema, Bonnie M1, witamy cię serdecznie. Ja będę defendował ten kajot, nie będę 3-betował tego. Czy to jest w 3-becie, jak myślisz? Ale się ludzi zebrało. Siema Teo, siema amatur. Ale to jest jak najbardziej defend. Tak? Z reguły suit od chyba prędzej bym tutaj był skłonny 3-betnąć for value po prostu. No trochę się spał ludzików na czacie. Check call, nie mam co tutaj kombinować raczej. I znowu ta sama sytuacja jest w ogóle. Zobacz. No i dalej check call, no znowu masz ten, dokładnie taki sam spot, no gutshota masz jeszcze króla waleta żywego pewnie część czasu i trzeba tak to zagrać. Poszedł check. Myślę, że są tu dwie opcje, można tu zagrać albo 125 i foldować na race, albo zagrać check i decide'ować. Myślę, że obie opcje są gdzieś tam dosyć zbliżone pod kątem equity. Czasem dostajemy tutaj kola od damy, czasem dostajemy kola od gorszego króla, od jakiegoś K10, K9. Oczywiście as też nas część czasu kolnie. W sumie to jest spoko, że nie każdy as nas rejzuje, więc też nie będziemy mieli często exploita w postaci tego, że dostajemy rejs i jest dupa. Także jest git. Wszystko. Mm-hmm. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. A czy 8-7 suited to jest ręka, z którą dołożyłbyś półtora blinda? Myślę, że można tu rozwalić zarówno 3-bet, jak i call. Bardziej chyba jestem skłonny callować. Podoba mi się call tutaj z tego powodu, że wzmacniamy trochę range naszego... Big blinda? Wzmacniamy trochę pokrycie boardu tak zwane, tak? Czyli w momencie, gdy spadnie niski board, to na przykład, nie wiem, spada, dajmy skrajny przykład, 6-5-4, to też mamy rękę, która zahacza na nim, tak? A bo standardowy taki calling range na small blindzie, to byś powiedział, że to są pewnie pokety takie średnie jakieś, plus Broadway, nie? Czyli jakieś król dama, król walet, dama walet, suited, walet 10 suited. A właśnie dorzucimy sobie tam 7-8 suited, czy 6-7 suited w calling range i wtedy mamy też pokrycie tych niskich boardów, co jest bardzo sprzyjającą sytuacją. Oczywiście foldujemy, zwłaszcza zwracamy uwagę, że duży sizing by zagrał przeciwnik. Co jest? Co jest? Kto tam coś pisał do mnie? O co chodzi? Kaczmaro, możesz dać pauzę w tych pokerach, bo zawołam mamę. Teo, 2, 3, 1, 1, 1. O co ci chodzi, Teo? O co ci chodzi? Nie, Teo, nie wołaj, mamy. Znaczy, mamo, nie... mamo, Kaczmaro gra w pokery. Kurde. Zapaliliśmy seta. Boże, jaki run na początku, no. Chciałbyś mieć taki run. Jaki, dobra, no jest, pomyślmy w takim razie, jaki sizing byś tutaj... Bardzo, bardzo mały, ponieważ chciałbym, żeby on ze mną zagrał, ponieważ... Z czego chcesz ściągać value? Z draw'ów do koloru oraz z R. Ponieważ tutaj z as... No bo gościu może przecież mieć wszystko, żeby nas kolnąć trochę dalej. Ale z czym macie? Z jakim R macie kolować? Nie no, bardziej na przykład ludzie są skłonni kolować z gutshotem. Jaki gutshot? No 7-6. Nie, to będzie double. To nie jest gutshot. To nie, to byś musiał mieć więcej. Tu nie ma żadnego gutshota. Nie, to musiał być piątka. No, podpowiadam ci, nie ma tu żadnego gutshota. No to tylko z draw do koloru, dlatego właśnie... Więc ile można zagrać? Bo draw do koloru kolnie ci każdy sizing praktycznie. To 150. Więcej. Ja tu jestem skłonny iść nawet z 250 pod 300. Ja idę na tym flopie, targetuję asa przede wszystkim, bo moim zdaniem duża część jego range to jest as. Betnij, bo szkoda, trochę time banku spaliłeś w sumie na tej gadce naszej. A idziemy po value od asa, od flash draw'ów. I teraz myślę, że z jego range jest cały czas tak samo skonstruowany, czyli znowu targetujemy asa i flash draw'y. Kwestia jest taka, że flash draw'y na duży sizing już mogą tu foldować, dlatego skłaniałbym się ku sizingowi
ciut poniżej pół puli. Myślę, że za 400-450 zawsze będą jeszcze kolowały. No i teraz będziemy mu jechać pod exploit i flash draw zawsze nam zrzuci, nieważne od sizingu, a as prawie zawsze kolować, więc ja tu jestem nawet skłonny zagrać over beta, czyli zagrać jakieś 2000. Co ty gadasz? No ale pomyśl, ma on w tym momencie as valet, czy on ci foldnie na riverze? To ja zagram za 1410 jak Grunwald. No i dostajesz snap call, czyli nawet nie byłeś blisko granicy jego zastanawiania się. Dama 9. Wow, czyli... I flash draw, miał flash draw. Wina, tak. To mega spoko, że... Znaczy, to jest bardzo słaby call, ponieważ zauważ, że on blokuje nasze blefy potencjalne, bo nasze najbardziej klasycznym blefem naszym to byłby ewentualnie piki, których no, de facto nie powinieneś blefować, ponieważ właśnie naszym passive triumphu są blefy dużym sizingiem, tak bym powiedział. Więc bardzo mi się nie podoba jego call, jest bardzo, bardzo rzadki. No ale gdybym dał więcej, to by to callnął, czy nie z dama 9? Jeszcze raz powiedz. Gdybym dał więcej, gdybym zarzucił właśnie... Myślę, że skoro tak szybko kolnął dama 9 w tym spocie, to jakbyś zagrał więcej, to ewentualnie na pewno jeszcze byłoby miejsce, że on by pomyślał i by kolnął i dopiero gdzieś tam dalej sizingiem idąc wyżej może by się zaczęło pomyślenie i foldowanie. Okay. Ale jeżeli snapnął cię, bo on praktycznie zrobił snap call, tak? To znaczy, że on nawet się nie zastanawiał przez chwilę nad tym sizingiem, czy to jest sizing, który powinien kolować. On uznał, tu musi blefować i call. No tak, bo my tak dużo tego time banku wykorzystaliśmy i myśliśmy, jak to zagrać. Jak no możliwe, dobra, może, że faktycznie na to zwrócił uwagę, a może nie, tego nigdy nie wiemy. To są już takie bardziej rzeczy, których się domyślamy gdzieś tam na temat timing tells, ale faktycznie ten timing, że tam brałeś na flopie time bank jako preflop agresor na de facto suchym boardzie AS 9-4, gdzie tak jak powiedzieliśmy na flopie nie ma żadnych straight drawów i tak dalej, tylko jest flash draw i AS high i dwie random karty. No faktycznie, może gdzieś tam to mogło wpłynąć w jakimś stopniu na decyzję przeciwnika. Co sądzicie o checkraise na flopie z król valet offsuit, big blind versus button for value, czy po prostu chcecie wzmacniać check calling range? Myślę, że można wzmacniać check calling range, check callując król valet. Ale oczywiście masz rację, Amator, tutaj checkraise też ma sens. Najlepsze króle, czyli król valet jest naszym najlepszym królem na tamtym flopie, bo tam był król dama, dobrze kojarzę? Tam był król dama 5? Coś takiego, nie? Wtedy co? Później teraz padł as i... Już patrzymy. Król dama 5 było. Można checkraise'ować for value. Chociaż trochę blokujemy waletem. Kurde, to jest z jednej strony spoko mieć waleta, no bo to jest nasz najlepszy król na tym flopie, bo AK nie mamy nigdy. Król dama robi dwie pary, tak? Czyli z single pair handów to jest nasz najlepszy single pair hand. Ale tym waletem z kolei, jeżeli chciałbyś checkraise'ować, trochę blokujesz jego calling range w postaci walet 10, w postaci dama walet, w postaci as walet, w postaci... Nie wiem, co jeszcze możemy znaleźć na siłę. No, chyba już tyle z tych takich. No, ale trochę blokujemy właśnie range, od którego chcemy dostawać jeszcze value na flopie. A ja tutaj skolowałem po min-raise'ie jednym callu. Postanowiłem, że dołożę też 1.5 blinda. Nie, jest sobie. Okej, myślę, że jest okej, no ale trzeba to checkfoldować po prostu. Tak. Polska Pany, siemanko. Siema Polska Pany. Polska Pany. Piękny nick. Check. Checkfold dalej. Nic się nie zmieniło, nie? Absolutnie, tutaj. Jeżeli by nie spadł as, to potencjalnie można by zacząć myśleć na temat przejmowania tej puli, bo to jeżeli na takim flopie ludzie czekają, to ten board możemy śmiało reprezentować, aczkolwiek to jest zagranie, które gdzieś tam musi być, mieć jeszcze... To nie może być tak, że o, zawsze będę przejmować tą pulę, tylko tam musi być jakiś głębszy, dalszy plan, co robić dalej, jak się nie trafi i tak dalej. Moi drodzy, jeszcze dzisiaj jest taka sprawa, że jak chcecie zagrać, są dwa dzisiaj free role. Jeden to jest o 18, za chwilę rusza Poker Break Cup free roll. Wbijajcie, zagramy sobie
W karty. W karty, dokładnie. Tutaj chyba, nie wiem czy to jest otwarcie, ale otworzyłem 10-9 osób. Jest marginalne, ale myślę, że jest ok. Także o 18 jest turniej do Poker Breakup Free-All. Tak się nazywa, a o 19 jest turniej, w którym już potrzebujecie hasło. I to hasło to jest Pentakilator. Pentakilator już wam wpisuję na... Pentakilator to jest triumfator Dokładnie, zwycięzca no, pierwszego Poker Breakup. I regularny użytkownik Twitcha. Tak jest. Tak, to, że dzisiaj jest nasz... Często się go trafia. Udziela się, to prawda. No i potem to się też widzisz, jak widać, przekłada się to na wyniki. Czy ja będę mógł do jego stanie, będę wrzucić, będę tajarka... W ogóle nie kontynuowałem agresji, którą zacząłem się rozmawiać i... A to był jak najbardziej flop, na którym można było sibetnąć, mając no. gutshota. Teraz musisz już giwapnąć, bo bardzo mało byś rapował. Ewentualnie damę repujesz teraz, betując river. No. Dama 9 teraz jest... Myślę, że foldem będzie z tej pozycji. Pozycję później bym myślał nad openem, z batą na zawsze. Też jeżeli ktoś z was ma jakąś rękę, rozdanie, które chciałby, żebyśmy ocenili, jak najbardziej jesteśmy skłonni to zrobić za drobną opłatą. To byłoby dobre, jakby to dorabiać sobie na streamach jeszcze. Tak, za donate, jak dacie donate, to wam zrobimy... 5 dolków i ocenimy łapkę. Tak jest. Mam nowe krzesło do gry. Uuu. No. Jakoś chyba z miesiąc temu ci powiedziałem o tym, co nie? Tak. Że grasz na chujowym krześle. Który jeszcze trzeszczał i w ogóle był tragiczny. Tragiczny. Więc doceniam twój gest i ruch i bardzo dobrze zrobiłeś. Bo jednak trzeba dbać o swoją wygodę i komfort pracy. Zrzutka. A jakże. Claro que sí. A co z tym Gowinem? No tak, bo ja obiecałem niespodziankę. Jeszcze 3 minuty do 20 minut streama. Ale dobra. Dzisiaj rozmawiałem z osobą od... Skaczyńskim. Tak, z Jarosławem dzisiaj. Jarosław, co z tym pokerem będzie w Polsce? A Jarosław... No, wapniak legalizuje. No, śmiejąc się śmiejąc, ale może do tego dojść jednak. Dostałem dzisiaj informację, że biorą się za to, że jest, dzisiaj była zgoda ministra finansów na to, żeby wziąć się to zrobić. I w marcu, jak wrócę z Antarktydy, jestem umówiony na wywiad ze szczegółami, i żeby puścić informację w sieć, że jest już gotowa ustawa do potwierdzenia. Także poker i bukmacherka mogą zostać uwolnione, no a automatach chyba nie będziemy mówić. Chyba... Po co nam automaty? No właśnie, automaty bierzcie sobie, nie ma sprawy, bierzcie sobie automaty. Bo głównie w tej ustawie handlowej... Nie wiem. Co mówisz? No wiem, że chodzi o to, że głównie automaty tam dojechali, a poker sobie rykoszetem dostał. Jak to bardzo Janek Tomaszewski lubił pojęcie, zostało wylane dziecko z kąpielą. Czy 275 do 520 na tym boardzie jest ok z sibetem? Można to sibetnąć, no spoko, to będzie sibet. Pomyślałem o tym, czy czekać, ale chyba czekam dopiero jakiś... to będzie ciekawe. De facto to może być ręka, którą nam taki, nie wiem, program PioSolver proponuje, żeby zagrać bet, bet, bet. Bo nie blokujemy jego folding range'u, ale myślę, że możemy grać też give up. Może give upować to check foldem? Szczerze nie wiem. Bardzo dziwny spot to są, bo spadła taka karta, która bardzo jest niewygodna do gry. Moim zdaniem można to check foldować po prostu. Jeżeli on tutaj betuje dosyć szybko na bardzo niewygodnej karcie, bardzo często dostajemy też od niego jeszcze jedną strzałę na river. As 5 offsuit, jak wiesz z treningu, kiedy ustalaliśmy... No ale wtedy ustaliliśmy na full ring, a tutaj... A co to za różnica jest, czy grasz z hijacka na full ringu, czy na six maxie? Jaka jest różnica? Żadna, ale mógłbym mieć jeszcze statystyki tych ludzi i tych asem 5 zniszczyć.
Dostałem pytanie najpierw od Polska Pany, czy gram na BitSafe'ie. Generalnie nie gram. Zdarzało mi się pojedyncze turnieje podczas jakichś festiwali grać tam 109 i tak dalej. Przyje pytają, jaki to jest fotel. Co ty kupiłeś za fotel? Z Ikei tam jakiś. Nie. Nazywa się Nobel Chair. Nobel Chair. 300 euro kosztuje, a on jest. Klasa. Jak to w tym, jak to w życiu youtubera. Za darmo. Zdobyty takim współpracy reklamowej, więc dlatego. Wy to macie fajnie, dostajecie tyle rzeczy. Ja to myślałem tylko kiedyś, żeby się odezwać do Red Bulla, że by mi dali zapas Red Bulla, taką lodóweczkę na biurko z Red Bullem i żebym, jak będę streamować, to że będę popijać. Ale w sumie stwierdziłem, że co to będzie takie. Czy Joker 5 offsuit defendować? Czy nie? Można versus Baton, open. Można kolnąć. Sobie zobaczyć flopka. Na tym flopie trzeba zagrać check call, można kminić check raise. Check raise jest tu bardzo ciekawy, bo mamy wszystkie dwie pary, których on nie ma. Blokujemy, no kurde. W sensie check raise jest bardzo podjazdem, takim chamskim podjazdem, żeby wyeksploitować go i wyrzucić go często na ternie z lepszej ręki. Spróbujmy, 525. 525, albo skit ten sam sizing pomyślałem. 525 i jedziemy z beczką na ternie. Okej. Okay. No idealnie. Fajna karta. Idealnie trafia w jego ręcz. Nie, no trzeba to nie. Będzie miał tam często króla, zobaczysz. No dobra, ja bym jechał tutaj mu z 800. 10. No dobra, jak chcesz. Zresztą się, na pewno teraz on tu wbije all-in. Ty masz tak 6, 8, 7, 5. Boże, ja czuję to! Czuję grę po prostu, czuję grę! No to smutna buzia fault. No. Nasz plan się nie powiódł. Ale myślę, że kurde, nie, podoba mi się ten check raise i becik ten. Boże, ja czuję, jak ja jestem podłączony do softu. Do softu. Ja wiem, że nie, to się tego nie robi w tym momencie. To się w tym momencie tego nie robi. Dobra. Padło też do mnie pytanie, czy prowadzę prywatne szkolenia dymańskie. Tak, prowadzę prywatne szkolenia, na które bardzo serdecznie zapraszam. Prywatne coachingi. Odezwać się wystarczy na priv. Nie podoba mi się twój sizing teraz open. Właśnie ciekawiło mnie, jaki zagrasz. Myślę, że... Chciałem na początku dać 225, ale mówię... O, i to byłoby bardzo już fajne. Takie 2,8x jest bardzo ok, bez pozycji. Czyli 2,5 może być po prostu za mało versus... Tak, bo ludzie jeszcze sobie spojrzą, o kurwa, 120 do dorzucenia, to tam dorzucą ci na przykład, nie wiem, K6 offsuit czy K7 offsuit, którego nie chcesz, żeby de facto dorzucali, nie? Które chcesz raczej zrzucać, bo na tym głównie zarabiasz. Tutaj AS4 będę zrzucał. Versus open jak najbardziej otwiera Under the Gun, czyli jego ręcz powinien być w miarę mocny. Diamentowy podesłał rozdanko jakieś, no to jedziemy z nim, czy? Jasne, że tak. To dawaj, jesteś w stanie tak zrobić, żeby było tam w... Albo niech każdy sobie odpali po prostu, kurde. Widzicie link? Wszyscy widzą, nie? Nie usuwa linka. Nie usuwa. Spójrzmy na to rozdanie. Otwarcie, tu TG. Ja, mogę to zrobić. No ale to będziesz musiał tam kombinować, żeby się zmieściło. No ale ja kocham ludzi. A tak możesz zrobić. Dobra, o kurde. To patrz, będzie, teraz będzie bardzo nieładnie wyglądał stream, ale dobra. Pierwszy to. Dobra, jedziemy. Wiedza jest. Open, spoko, dwa kole, flop. Czekaj. U mnie patrz. Sorry. Dobra, zagrajmy taka i wtedy może coś wymyślimy. Chcę zrobić tutaj. Czekaj, bo teraz jest lekki chaos, ponieważ moi drodzy, tutaj mam AK na. Otworzyłem AK, okej, gościu zrzucił. Dobra, lecimy teraz boom player. Uwaga, boom player. Idziemy. Otworzenie z 8-7. Okej, okay. Jak najbardziej standard. Na takim dipie można 3x lecieć, ale w sumie są dwa liszowe staki, więc można też 2,5x, jest okej, wszystko. 10-5 mogłeś izolować w sumie. Dobra, jest 8, druga para. Można to sibetnąć. Sizing, nie podoba mi się duży sizing.
Nie do końca wiem, co chcę nim osiągnąć. Chciałbym tutaj grać raczej taki sizing, żeby podkontrolować sobie pulę. Turn, barrel... Nie jestem fanem, bo też znowu nie wiem do końca po co go robię. I river spada dziewiątka, no i trzeba to foldować na pewno już zawsze na river. Złapałeś go na blefie, dama walet w sercach. A z walet offsuit. No dobra. Co to był za turniej? Do góry pokaż. $22 mini Monday. No jak widać, gracz postanowił być bardzo kreatywny. Ciekawe kto to, czy ktoś znany, czy jakiś random, jeżeli... No, player 4, wpisz tam wyszukiwarkę na Sharkscope. Ty to jesteś. Żartownik, kurde. Trochę tak. Dobra, wracamy do naszej gierki. Otworzę za 225 z trójkami. No skit. Można, nie trzeba, ale można. Ja lubię trójki, bo one często łapią sety na flopie. Lubisz to można piwo. Ale pytanie, czy są. Pytanie, czy to będzie profitowy open. Oczywiście tak. I teraz zobacz, kontynuacja. Za 275. I goście to zrzuca. Mr. Frog. Tournament Titan. No, Tournament Titana betujesz? Myślisz, że on folduje? Tak. No, no, czekaj, tutaj mamy pod Huntera. Tu mamy kogoś tam. Masz swój fold. Panie Mr. Frog. Nie, chyba nie ma sensu grać dalej z nim. Gościu jest, wydaje mi się, jest... Wcześniej mieliśmy jaką akcję z nim. Nie no, mamy trzecią parę i nie ma sensu grać. Zaraz, jak powiem, najbardziej, jak najbardziej trzeba to foldować. Powiem ci co grał wcześniej, ok? Tutaj. Co grał wcześniej? Nic nie grał wcześniej. Nic nie grał wcześniej. Znaczy może wcześniej jakieś rozdanie było, coś tam ten. Tutaj, ale tu nie było akcji żadnej wielkiej, mała pula. Tu mała pula. Nie, nic nie było. Tutaj coś wygrał, no szóstki na fulla, trafił na riverze. Versus flash. O, pytanie do ciebie jest. Peter się pyta, co grałem w Zaturę w hicie. Grałem Polish Poker Series niedawno w hicie właśnie, 2 tygodnie temu był. Ale niestety odpadłem w 1B, dniu 1B. Po izolacji na dosyć dużych stackach, bo miałem 30 bigsów. Izolowałem za połowę swojego stacka, short stacka z batona, ale na big blindzie obudził się kolega z królami i króle się utrzymały versus mój As-7. No i odpadłem. To słabo. Tutaj bym limpnął tylko, wiesz o tym? Bym... Limp jest jak najbardziej okej. Okay. Oczywiście limp z intencją kolowania, izolacji. Na tym flopie czekam. Check call, nie? Tak, check call. Właśnie nie wiem, jak tam masz wiedzę w tych spotach, ale myślę, że coś tam, jak miałeś treningi ze smart spin-offsami, to coś tam powinieneś wiedzieć. Ja czy można tutaj bym uderzał już. Pytować, można, protection, value, stówka jest okej. Okay. To jest w ogóle jeden big blind już jest stówka. Tak, więc, tak. Wiesz. No, wiedziałem o tym. Dosyć, nie, normalnie, 10-minutowe blindy są, ale jakoś tak. I tu otwieram, 275. I tutaj na takim sparowanym boardzie... Sibecik. Raczej właśnie chciałbym uderzyć Sibecik za 285. Ja myślę, że wtedy już zrzuci. Bo jeśli nie ma nic... Co zrzucić? Znaczy, czekaj na moment. Co chcesz zrzucać? Znowu. Powiedz mi. Co chcesz tu zrzucić lepszego? No, teoretycznie chciałbym zrzucać... Asa nie zrzucić tu nigdy. Asa na flopie... No ale ci... na przykład dama 9... No to, a po czemu chcesz zrzucać go z dama 9? No to chciałbym... Może value ściągnąć z tego. Z dama 9 myślisz? To no, za 300... Jakieś 225 może? W tej chwili się robi ciekawie. No właśnie, mamy podwójnie sparowany board,
Mamy draw do koloru. I... Można checkbackować to i decidować river. Też tak właśnie bym zagrał. Problem jest tutaj tak... O, to jest świetna karta dla nas, więc na niej musimy zawsze go kolować. Nie możemy tego folnąć już chyba. Chyba, że zagra jakiś, nie wiem, cholernie overbet jam. Nie, zagrał 600 do 1250. To trzeba, to od razu, że to rzucamy i tyle. Nie, nie bijemy się ani nic, nie walczymy. No. Kolejną parę, no okej. Okay. No, variobetową. Trzy pary są złym układem, on o tym nie wiedział. Mhm. Znaczy też miałeś trzy pary, ale, ale to on bardziej nie wiedział o tym. Tutaj robię to samo, 275. 200, no można trochę mniej, można z 250 już grać. 2,5 ksika. No ale znowu, trzeba tam sobie, no, zadawaj sobie to pytanie, bo widzę, że czasem chcesz tak sobie na autopilocie betnę, bo betuję, a nie do końca dlaczego betnę. Zadaj sobie to pytanie, co chcę wyrzucić, z czego chcę value ściągnąć, no bo tamte król dama mogło być w danym momencie dobrą ręką po prostu, najlepszą i mogłeś po prostu sobie to value betować. A tutaj chcę wyciągać value z over card. 410, no to kurwa mać, przepraszam, czeknęło. Jak najbardziej tutaj Sivet trzeba było grać. Teraz check raise może? No, check race? No musi check to tak być. No. Check race jest fajne, słuchaj. Check race i za dużo trochę. Chciałbym jeszcze mu dać złudne poczucie, że jeszcze folduje to kiedykolwiek. Także zagrałbym mu z jakieś 800. Mm-hmm. Bo jesteśmy bardzo płytko już z nim, nie? No i ten. Check. To jest jedyna karta chyba, na której czekam. To jest karta, na której trzeba czeknąć. I. No. Masz teraz opcję albo mu teraz sunąć, ale to jest kurde głupie. Trzeba raczej kolnąć i... Później jeszcze spróbować wyciągnąć coś. No, chyba tak. Dobra, stream no mu teraz... się zrobił, wszystko mu się zrobiło. No, dosuwam. Jedynie bije nas kareta, tak? Kareta tak. Nas bije. Nie, no, dosuwam mu to teraz samemu first in. Na pewno all-in, nie? Push. Tak, push. W sensie jak 1100 byśmy dali, to... Call. No, widzisz, że z tym. Ale już na ternie go miał, więc w sumie nieważne, co byśmy zagrali, i tak by się tak skończyło. Ale spoko. Nice one. Ładnie zagrane, nice, fajnie wygrane. Nice. Przypadkowy czek okazał się tutaj. Wziąłeś ten, zarzuciłeś wędeczkę. Tak, wędeczkę. No i potem przyfarciło nam się, bo rzeczywiście jak, spadająca jak... dziewiątka na ternie z takim. Wiesz. W karierze Nikosia to było, tak? Trzeba dać człowiekowi wędkę. Wódkę, wędkę. Widzę, że dobra. Mieczyński żarty filmowe. Nie, ja jestem fanem polskich filmów. Tych dobrych w sensie. Kariera Nikosia akurat była dobrym filmem. Bo to były jeszcze czasy Czarka Pazury. Mhm. A nie, Borysa Szyca. Uwaga wszyscy, moi drodzy, mamy 4 minuty na zarejestrowanie się w tym momencie na Poker Break Cup Free Roll o 18. 4 minuty, już, wchodzimy. Wszyscy jesteśmy. O, jeszcze sobie od razu rebuy'a weźmiemy, to od razu będziemy mieć większy stack. W tym momencie również mamy przerwę, w której możecie zadawać pytania. Dawajcie na przykład do analizy swoje rozdania. Piszcie, co tam u was i jak wam idzie, czy coś wygrywacie. I no i wszystko w temacie. No. Zniknąłeś tam, przepraszam. Ku pierwsze, czy dalej tak samo ogarniałem gierkę, bo jak byłem ostatnio, to na przykład graliśmy dwa levely te same blender, potem się okazało, że zamiast grać już 4 razy większy blender, gramy ciągle te same. Też w tym turku. Kurwa. Co? Na takich samych blindach graliście? To brzmi jak Polska. Brzmi jak i dlatego potem ludzie, widzisz. Niektórzy mieli ogromne staki, a drudzy jakieś mikro, bo się nie mogli nabudować. Nieźle. No ten Polish Poker Series, to mi się wydaje, że po prostu tam krupierzy są, rotacje dużo krupierów. No bo jak się nauczą w Polsce grać, no to jazda za granicę i o wiele większe stawki. I zazwyczaj zostają osoby, które mają już zapuszczone korzenie w Polsce, nie? Mają rodziny,
coś takiego, więc to też jest inny już temat. Jak jesteś młodą osobą i się nauczysz rozdawać karty, no to możesz dostać pracę wszędzie. Bo i tak musisz mieć angielski. No, nawet przykład łatwy, który można dać, to jest Kasia Badurek, tak, która zaczynała jako krupierka. Fakt, że nie w Polsce, tylko chyba w Irlandii. I tam ją ktoś wyhaczył z wielkiego cyklu europejskiego pokerowego i obecnie jest jedną chyba z bardziej rozpoznawanych floormanek na arenie. No tak, widziałem nawet ostatnio na relacji Silent Sharków z EPT właśnie była przez moment. No to właśnie to jest Kasia, ona jest nomen omen z Olsztyna. Taka. Tak, jak tam Kaczmarol? Czy siadł coś ostatnio? Jak tam? Coś tam jest. Znaczy jest dużo niedomkniętych dipów. Wczoraj w 12 miejsce w Bigu 22, w niedzielę jakieś 30 miejsce w Sunday Starterze, w Kickoffie też wysoko, Bounty Builder 109 wczoraj 40. No dużo takich niepodomykanych fajnych. Brakło na końcówce czego? No wczoraj w Bigu 22 na przykład dostałem po prostu na 20 biksach spota BVB. Przy 12 lat, czyli to był Six Max. Na Six Maxie BVB dostałem as dama na króle. Nic nie można w takich spotach zrobić po prostu. To jest tak zwany kulerek bez ucieczki. Możesz mi podać swój ekran, ponieważ zniknął. Coś zepsułaś i jak nie to możliwe, jak zobaczysz, tutaj jest napisane zatrzymaj udostępnienie. I wszystko... No nie wiem, nie pokazuje mi obecnie. Dobra, zaraz robię. Jeżeli wiesz, że coś tam kliknąłeś, jakąś pauzę czy coś. A teraz widzisz? Jeszcze nie. No dobra. Nic. To jeszcze raz ci to robię tutaj. Udostępnienie ekranów. Bardzo proszę. Bang, poszło. Gramy. Będziemy też grać free rolla na boku. Jak odpadlibyśmy z tego turnieju, który teraz widzicie, to przełączę na free rolka. Free rolka. Esos odpowiedział ci, że on miał drugie miejsce w Hyperku za 11. Euro bądź dolarów. Ej, o co chodzi w tym turnieju na BetSafe? Czemu pokazuje na stole, że masz break i zaczniesz za 4 minuty 30 sekund, a gram już. No to jest błąd, no. A teraz mamy przerwę. O, widzisz. Czaisz? I na przykład by się cofnęło teraz rozdania wszystkich, które zostały teraz rozegrane w czasie przerwy? I to jest właśnie krupierzy z Hit Casino rozdają na BetSafe teraz. Nie ogarniają, nie zmieniają blindów, tylko grają przez 4 levele ten sam. Nieźle, Essox wygrał jeden kafel dolarów, widzisz, no, zajebiście. USA? USA, USD nawet. Boże święte, czy ty oglądałeś jakikolwiek polski film? Jakąś dobrą komedię? Ja jestem urodzony w 91 roku, także... No to ja też, znaczy ja rok ten, później. 92. No to ja się zajmowałem innymi rzeczami, na przykład ja grałem w gry fabularne, rzucałem kostkami, grałem w grę... W te się bawiłeś, jakieś Dungeons Dragons i tak dalej? Tak, Neuroshima, Warhammery i tego typu. Ale czy Neuroshima tylko z planszóweczki, Neuroshima Hexa? No to wiadomo, to też się grało w Hexa. Klasyk. Ja nawet mam tutaj sobie kupiłem w outlecie na... Co to Empiku. Masz? Empiku sobie kupiłem za 8. Empik ma outlety? Outlety w Factory Annopol, stary. Mexica się nazywa Osta. Gra. Za 80 zł, mega ciężka, Osta. Bardzo dużo żetonów i takich rzeczy. Bardzo. Także wracając do pokera. No i widzisz, teraz jest przerwa. Zobacz, co się zrobiło. Teraz jest przerwa. Jednak jeszcze... A jeszcze wracajcie na przerwę. Jeszcze pauza. Tak, weszliście na chwilę, jedno rozdanie, a po nie... Albo jeszcze, nie? Tak, ej, w ogóle Beka, bo chyba typ jakiś odpadł w tym rozdaniu. Dobrze widziałem? Co ty gadasz? Tak, gościu, w przerwie odpadł, rzeczywiście. Jest Dama i OP, przegram versus Król 10 w Suited i... No i Dziubek. Rzeczywiście. Gościu Paszek. Odpadł w czasie przerwy, czajcie? To jest precedens, po prostu precedens. Dobra, no, także... Pentakilator, siema Pentakilator. Pentakilator, o, Pentakilator, czy ty wiesz, że jesteś hasłem dzisiejszego darmowego turnieju o 19? Prawie jak hasło Okoń. Znasz to, czy nie? Czy też nie znasz tego? Znasz hasło Okoń? Nie mów, że nie znasz w filmiku hasło Okoń. Nie znam? Powinienem znać? Bo myślałem, że tak, Jezu, jesteś człowiekiem, który tam gdzieś siedzi w tych internetach. No,
Zobaczymy, zaraz jest, zobaczymy. Jest na YouTubie, jest... Okoń mówisz? Hasło Okoń. No może znam z widzenia, tylko po prostu ja nie mam takiej pamięci do filmików bardziej, wiesz, do... Spoko, ale myślę, że... Nie, to jest zabawne, myślę, że cię może rozbawić. Pewnie jakieś nędzne takie filmiki, filmiki z internetu. Nie, to było z telewizji. Aha, rozumiem, że dzwoni do kontaktowego. Szkła kontaktowego i okoń, hasło okoń. No Miecugo z tym drugim zgupieli, nie wiedzieli co się zadziało. Z Jakimkiem chyba, tak? Siedzieli we dwóch? Chyba tak, tak. Nie oglądałem dalej. Tak. Wyłączyłem po 5 sekundach, żeby nie dostać raka od tego kontentu. Nie. Ale to nie. Mieszko kontaktowe zawsze bawiło, jakkolwiek tam można lubić, nie lubić TVN. Ja jestem akurat po tej stronie, która niezbyt przepada, ale... Tak jak Polska Panyk. Tak właśnie ten filmik i poczucie humoru w szkle kontaktowym mnie zawsze bawiło. Takie fajnie zdystansowane. Dobra, naprawdę ten... Jakie 6 minut delaya? Nie, daliśmy 2 minuty mi się wydaje. Peggy się przez tą przerwę chyba ten przekręcił, tak, i nie wie co tak, się dzieje. Dokładnie, 120 sekund jest delay, więc jest okej. Okay. Co tam, pytania mamy. Gdybyś chciał pentagilatorze zostać po wydaniu wszystkich pieniędzy, które wygrywasz w pokerze, to oczywiście kasyno, Hit Casino w Warszawie pewnie przyjmuje cały czas. Chyba są kursy po prostu organizowane przez kasyna. Czy to Hit, czy to jakieś inne, nie wiem, kasino. Nie wiem, czy w ogóle funkcjonuje jeszcze kasyno. Casino Poland, Casino Royale i na początku gierki rzucasz tam Bondowi. Tylko generalnie jak tam masz gierkę taką grubą, to chodzi o to, żeby rozdawać królewskiego pokera versus kareta versus full house nadsowy. Tylko takie się liczą. Okay. 100 high rollera. Tak, gramy 100 high... No, 100 centów, eurocent... Nie, czekaj. 2000, nie, 20, ja nie, to... 2000 eurocentów. Ja to chcę zobaczyć teraz defense z twojej strony. Chcesz to zobaczyć defense 6-5? No. Bardzo proszę. Offset. No, bo masz bardzo dobre odsy. I check fold, ale kurde, miałeś do dołożenia 100, bo żeby widzę, walczyć tak, o 450. Że... O, jeszcze dostałem gutshota. I nie? Teraz możesz strzelić dwa razy. Dwie duże piłki w stylu 300 i na liver 800 i koleś nie ma prawa cię zdychu sprawdzić. Co to za jedynka na końcu? A, to taki smart pinowy. Przykład 41 do... Nie wierzę, że dostaliśmy piątkę. Chyba i tak jeszcze tutaj i tak zamieniam to w blef. Bombę mu na rej zagrać, nie wiem, repujemy króla. 650? Kurde, nie wiem czy nie 800, żeby go zawsze z tej dychy wrzucić. No chcemy go zrzucić z dyszki. Króla i tak zawsze nam kolnie. Fold. Zrzucaj bonanza. No i będzie rejs znowu. To będzie all-in. All-in i znowu zawsze, kiedy chcemy zablefować, to ludzie mówią... Coś mi do śmierci. Zobacz, że... Ja to czuję po prostu. Nie słuchaj się dzisiaj, mnie chyba. Moje pomysły kreatywne linie są misnięte dzisiaj ewidentnie. Okej, okay. Moi drodzy, pamiętajcie, fold w takich sytuacjach. Nie ma sensu, bo z piątką raczej tego nie zgarniemy. Ale poczekam chwilę, żeby... Jest szansa, że ma typ dama walet. Albo flash draw, który mu się nie zamknął. I wtedy jest opcja wygrać to rozdanie. Myślisz, że ryzykowałby na takim... Kurde, no... Nie spodziewałem się w takim turnieju, ale w lepszym turnieju myślę, że dobrzy gracze mogą wchodzić na wyższy level w takich spotach i właśnie coś takiego zrobić. Dobra. Żeby z kolei ciebie zrzucać wtedy z jednej parki, z króla, którego walił betujesz. Jesteś hasłem. Jesteś hasłem. Widzę, że ten. Widzę, że tutaj przywołany został wczorajszy turniej z Rozwadowa, gdzie Łukasz Tomecki zajął bardzo dobre miejsce.
Piąte, prawda? Piąte chyba. Piąte, no. Szkoda, bardzo, bo bardzo fajna gra, bardzo ciężki stół finałowy, trzeba też przyznać, bo miał bardzo dwóch agresywnych graczy, Ludovica Gaelica i Jala Farela po swojej lewicy, więc bardzo, bardzo ciężki seed draw dostał na FTK-u, ale sobie radził bardzo dobrze z nimi. No i moim zdaniem Jala Farel popełnił fatalny błąd, kolując Łukasza w tym spocie. To jak zacząłem call z tym As-7 offsuit za 21 bigsów, miałem takie what? Przecież to nie może być dobre w momencie, gdy mamy samemu 23 BB. Także bardzo mi się nie podobał. Bardziej mi się nie podobał call Farela niż push Łukasza. Sorry, tu mój binknął telefon. Ja widziałem tylko przez chwilę jakieś wcześniejsze rozdania. Poza tym ja też nie lubię oglądać rozdań w takiej fazie późniejszej, gdzie praktycznie tylko się czeka na ręce, z którymi wchodzisz za wszystko, więc bardziej wolę wcześniejsze dni oglądać, aniżeli stoły finałowe. Stoły finałowe są dużo ciekawsze. Dyszki, co sugerujesz? Ja bym chciał 3-betować to. Czy to jest ok? Sizing? Chciałbym zrobić 3 razy albo 2,5 raza. Albo 500, albo 550, albo 600. To mi się podoba, 550 jest fajne. 600 też jest fajne, 650 też jest fajne, wszystko jest fajne. Mr. Frog, mamy z nim dobrą dynamikę i gościu... Nie mamy z nim. Raz nam zabrał pieniądze, dlatego mamy dobrą dynamikę. I chcemy teraz zagrać z nim, żeby mu zabrać... Jak często może mieć tutaj dobrego, znaczy słabego asa ze słabym kickerem? Ja bym to seabetował moim sizingiem, chyba w stylu jakiś 350, coś takiego. Chcę go zrzucić Sky, z król dama, król walet, z brudoją generalnie chcę go zrzucić. Nasza ręka trochę wymaga protekcji. Oczywiście, no versus AX zawsze dostaniemy, no ale dzięki temu możemy sobie teraz checkblockować Terna. Oczywiście nie na snapie, ponieważ wtedy jesteśmy face up, że nie mamy, a teraz możemy zagrać chwilę pomyśleć i checkbacknąć sobie i liczyć na to, że pójdzie na showdown czasami. Czyli granie czasem takim czasem, granie takim czasem jest... Czasem też jest spoko, no. No ale teraz checkback. Żeby sobie pomyślał, że na przykład zastanawiasz się, czy walibetować tutaj asa. W momencie, gdy dostajemy bet na river, to musimy to giwapować niestety. Ale czasem on pójdzie na showdown z jakimiś, nie wiem, dziewiątkami, siódemkami, szóstkami. Czek! Mr. Frog! Czek! Czek, motherfucker. Czekaj! Ja myślę, że gościu ma właśnie AZ8, wiesz? I się boi. Czekaj! AZ8 ma. No, on ma AZ8. Ej, nie, moim zdaniem ma król dama w treflach. To jest ta ręka. Możemy to zrobić, możemy zrobić call dla informacji, na przykład dla widzów, żeby wiedzieli, że... Ale chcesz wygrać turniej, czy nie chcesz? Chcę uczyć ludzi. Chcę żeby się ludzie też świetnie bawili na streamach, no. Rób co chcesz. Ale fold. Nie, no to jest fold, byłoby bardzo głupie. Po jego minraidzie z UTG tam dużo ma tych asów, więc... Koluje twój 3-bet, więc powinien mieć tam ASX Heavy też mimo wszystko. Zwłaszcza po kolonie flopie. Co tam piszą chłopaki? Jak odpadł ten? Król miano bank. Dobra, Faro się zlevelował. Boże święty, no... Nie jest gamblerski, Boże święty, jest okej. Okay. Jest dobre, no. Farrell popełnia olbrzymi błąd, kolując tam As-7 i to było patologiczne zagranie w momencie, gdyby Łukasz tam popnął, bo też by tam szownął siódemki, ósemki na przykład. No to co? I Farrell by kolnął za As-7 i Łukasz byłby mega faworytem tego rozdania i wtedy byśmy mówili, o jak zajebiście zagrane, a de facto robi to praktycznie pewnie gdzieś tam podobny profit, no nie wiem, może trochę, nie, dobra, siódemki będą lepsze, no ale piątki czy czwórki też można tam szownąć. A grając z takimi ciężkimi graczami, jakimi byli Neil Farrell i Gaelic po lewej, no trzeba podejmować wariancyjne decyzje, bo inaczej zostaniemy zjedzeni. Co chcesz tam realizować i foldować do 3-bet shipów, no, które dostaniesz mega często, będziesz eksploitowany. Chcesz open foldować król waletosuit z cutoffa, to co, z batona, to co chcesz otwierać? Moim zdaniem jak najbardziej ten show był ok. To robimy za trzeci offsuit na small blind versus na forehandzie. 3-becik?
Można 3-bet, aczkolwiek nie mamy o nim żadnej informacji, co robi na 3-bety. Pewnie 3-bet jest, broni się, flat chyba nie, broni się, fold albo 3-bet. Jeżeli 3-bet to jakieś 700, jeżeli fold to fold sit jednak. Out. Jeżeli fold to sit out. Tak jest. Nie wiem, no król wale nie możesz tam foldować z batona. Jeżeli foldujesz król wale, to z batona to jest wow, straszny błąd moim no zdaniem. Ale zauważ, że nawet na tym stole finałowym właśnie w rozwadowie pan Banana zrzucał jeszcze inne karty. A Jezus Maria, Chiquita Banana to był w ogóle fenomen i... No ale zrobił chyba dwa pay jumpy. No. Ale grasz, żeby wygrać, tak? No tak, plus no, a ten, jak on się nazywał, kurde, ten co kiedyś w Sofa shipnął, najgorszy mistrz w historii World Series of Poker, jest taki człowiek, o którym tak się mówi, Jamie Gold chyba? Chyba Jamie Gold się, czy Jerry Young, który jest, nie, chyba Jamie Gold jest uznawany za takiego fatalnego mistrza w historii, że z fatalną gierką udało mu się wygrać main event w Sofa, no. I dzieją się takie rzeczy, no ale co zrobisz, no. O to chodzi w tej grze, że czasami... No, czasami się przyfarci i... No i... I dobrze, no niech się przyfarca, Boże, no Artur Wasak też miał dwa finałowe stoliki VPT. Czy uznajemy go za najlepszego pokerzystę, albo stawiamy go na równi z Dominikiem Pańką pod kątem umiejętności i wiedzy? No, niekoniecznie. Grałem. Koło niego w tym. Z jego bratem grałem na jego stoliku. Lubię pojęcie koło niego grałem. No bo stoligowo grał, a ja grałem z jego bratem, więc... Ale słyszałeś trochę? O, ale byli najebani. Klasa, po prostu tak być pijanym na turnieju, że... To są gracze. Tak, ale pęknie to pieniędzy przywiózł, wiesz. Miałem raz przyjemność zanalizować jedno rozdanie z Arturem i to była... To była no, bardzo ciekawa sytuacja. Bardzo ciekawie przedstawiał swój tok myślenia. Mm-hmm. To było w stylu coś, mam as król i stawiam, on mnie sprawdza, flop spada as 5-3 i on gra check, ja bytuję, on mnie realizuje. No to kurwa co on tam może mieć? No ja pierdolę, co on mi kurwa może realizować na takim flopie? No i wrzucę stag i... I podsyci katrujek. Ale... To jest... tacy ludzie też są potrzebni. Zawsze to wesoło. Co ty robisz? Dobra, najpierw spocik od Domela Ombre. Dobra, Domela... uwaga, ja przygotuję to na tym. Tak jak ostatnio. Bardzo proszę, tu będzie chwileczkę brzydki stream, jak ostatnio. I co my mamy? Mamy... No, idzie do dam, a chcę do dam. No i już mi się nie podoba na pewno call, nie podoba mi się. As 5 off to jest defend, wiadomo, na tym flopie. Czyli tutaj ci się call nie podoba? Na pewno 3-bet, na pewno tutaj 3-betuje, że to nowe jeszcze. 3-bet, że to nowe, jakiś tam w stylu, nie wiem, 1200 i stakujemy to preflop. A S-plate na flopie check show-off. Nie podoba mi się linia, którą Domel obrałeś. Trochę szybciej trzeba to fastplayować. Skończyłoby się tak samo oczywiście, no bo na flopie byś już szóstek nie wyrzucił, a S-plate, a preflop możliwe, żeby folnęły, więc no, never mind. No dobra. Hop. Tutaj do 275 z Kajotem bije. No. I tu jest pytanie od Soxa, co robisz preflop? Momencik, zaraz już wam szykuję. Moi drodzy.
Bardzo proszę, jeszcze raz będzie nieładnie na stronę. Co robisz, preflop? Myślę, że gram tak samo. Preflop. Możliwe, że później bym coś innego zagrał, bo myślę, że bym checkblockował turna. A tam zagrałeś bet po czekach, co też pewnie ma jakiś sens i nie jest złe. Także jak najbardziej. Praktycznie wszystko ok. No i co, wracamy do naszej gry tutaj na stoliku. Nudno, ale... Uwaga, ważne pytanie, jak radzić sobie z tiltem? Polecamy zakup książki tej, Mental Edge. Chociaż tam tiltu... Czekaj, nie ma. Przepraszam jak... bardzo, czy mówiłeś o tej książce? No i poszedł sobie. Ja tutaj żartowałem... idź pan. Mówiłeś o tej książce? Czy mówiłem o tej książce, czy o tej książce? A jeszcze jest taka książka. O ja! Poczekaj, bo ja tą jedną rozpoznaję. Ja tą jedną rozpoznaję. Jak ci się podobała? Jak ci się podobał mój prezent na twoje urodziny? O, które mam w czerwcu. No to wcześniejszy prezent po prostu. Spoko się czyta, w sensie, no, ma tam mądrych trochę rzeczy. A jeszcze... Ej, dobra, bo jeszcze mam jedną książkę, ale to już będzie beka. A jeszcze jest taka książka, którą dostałem na święta. Czekajcie, z kamera. Balada o drobnym karciarzu. Co to jest? To jest o ziomeczku, który gra w Macau w tego... Baccarat Punta Banco. Nie wiem, czy kojarzysz taką grę karcianą. To jest coś w klimacie Blackjacka. Mhm. Tylko z malutką przewagą kasyna, z taką naprawdę tam śladową, że generalnie gierka break-even w stylu rzucanie monetą. Ballada od Romy Kaciela. Dobra, bo tam dużo ludzi pisali na tym na czacie. Ale czemu chcemy mieć 0,15 plus edge'a? I CMIZer przecież, biorąc strukturę wypłat, uwzględnia już nasz edge, tak, i tak dalej. No ale jak widać, gierka online, gierka to inne ligi, ale musisz mieć więcej kasy, dobra. No dobra. Czy jestem dalej w Grind Clubie? Tak jest. Ramses Vegas pyta się, jak zagrać się rozdanie. Playerze, już włączam. Już wam pokazuję, jak to ma wyglądać. Jakaś wczesna faza. Ale szorcik. Znowu stream jest nieładny. Już. Dobra, asy. Po prostu wrzucasz wszystko versus inni już. Bo to jest za $1. Za $1 turniej. No, myślę, że może to być dobra solucja. Na pewno nie, chyba nie taki sizing, nie? No bo jak inny sizing, to trzeba zagrać jakieś ze 160, coś takiego trzeba grać, więc no, słówka będzie pewnie spoko w turnieju za dolara. Bo tutaj masz 4 przeciwników i podejrzewam, że... Po prostu bierzemy żetony i mówimy all-in. Tak, ale zobacz, bo as spada na, mój drogi, na turn. Ty jeszcze nie znasz showdownu. Już będzie kolejna dyszka, spadnie na river. 20, przebicie do setki. Podpowiem ci, w tej talii już nie ma dyszek. No, tak czułem, że jeszcze kareta gdzieś będzie, no. I co tam się dzieje? No, nie musi być kareta. No, a, muszę przebiknąć. A, jest,
Jest kareta, czułem, że będzie kareta. No, nieźle, co? To są Klasa. Rozdania. Klasa. To są rozdania, nie jakieś tam głupoty. To jest właśnie pentakila, który jeżeli chciałbyś być kupiorem, to właśnie w taki sposób musisz rozdawać karty. Mam nadzieję, że się nauczysz. I wtedy ludzie będą ci tylko dawać napiwki. Peters, jeszcze nie doczytałem, proszę bez spoilera, Peters. Nie spoileruj, na razie jestem tam w początkowej fazie tych early phase of the book. Jest blindy. Nie, no już czwarty level jest. Czwarty rozdział. Jakaś tam 60-70 strona. A książka ma 300, więc o, trochę poczynam. Ale nie porywa mnie na razie. Ziomek sobie po prostu w rękawiczkach siedzi w Macau i nie jest bogaty, ale wszyscy myślą, że jest bogaty, a generalnie chyba ma jakiś hajs zahachmęcony od jakiejś laseczki, która mu dała dostęp do swojego konta i tym hajsem sobie gra w gierkę i siedzi w Macau i puka się z jakimiś laskami z burdelu. W sensie nie z burdelu, tylko takie panie do towarzystwa, które w kasynie zagadują. Czy na takim bordzie po otwarciu 410 zagranie byłoby ok? Myślę, że można simulować ten flop. Można też go check something, check call, check raise. Obie opcje byłyby ciekawe, intrygujące. Ale myślę, że Steve też ma podstawy, ponieważ masz trochę kart do barelowania, zrzucasz go z KX-ów, AX-ów. Trochę nieprzyjemny chyba ten turn jest. Czy można barelować na nim? Raczej check. Ale znowu gościu wykorzysta tą strategię. A to jest Royal Flogging, kurde, sorry, nie spojrzałem, że to jest Royal Flogging. Bo wcześniej nam zrobił to samo i jak my nie zagraliśmy second barrel, to on nam właśnie wyrzucił. Więc ja bym chciał tylko za 675 zagrać. I teraz zombie, teraz nie słuchajcie mnie, nie słuchajcie też... Ale mamy gierki dzisiaj. Mamy dzisiaj bardzo dużo dobrych zagrań. No co, no myślę, że trafił swojego K10, no, trafił... To fold, jak ma K10 to fold. Nie, coś mi się wydaje, że coś w tym stylu. No, może miał... Zawsze mogą mieć, pamiętaj. Nie zapominaj, zawsze jest opcja, że mają. Już, no i tak to się może właśnie... znowu coś trapował, bo on wcześniej podobnie zagrał, wiesz? Może jest... Tak zwany trapski. Czeka, to jest Polak czy nie? Nie, nie widzę, żeby to był Polak. Ale na raise foldował, nie? Foldował na 2,5x wcześniej. Tak. No spoko, to w takiego gracza chyba masz w takim razie bardzo szeroki open, jak on gra tak tight, że nie defenduje w ogóle, to możesz sobie bardzo szeroko otwierać tam tego small blinda. Open. Nie? Taki sam za 300? Mniej trochę. 275. Świetny sizing. Dobrze. Sivet, no Sivet. Wow, ile ludzi jest dzisiaj. Sprawdziłem was i... za 385? Można. Czy za dużo? Jest okej, chyba. Chociaż kurde, nie wiem, z dziewiątki go nie zrzucimy nigdy, ale mamy dużo kart do barelowania. Można byłoby zagrać mniej, bo możemy dużo razy barelować, więc możemy go wpuszczać na szerszym range'u trochę na terna. Ile ludzi jest, bo nie mam otwalonego tego, żeby zobaczyć? Bardzo dużo. Jest to liczba około... Około? Nie wiem, w każdym znaczy razie powiedzcie rodzicom, powiedzcie bratom, siostrom, braciom. Bratom? Bratom chyba, też. Że dwóch bratów ma. Macie to powiedzcie wszystkim, że jest stream, że gramy i że w ogóle pamiętajcie, o 19 jest ten turniej. Hasło Pentakilator, 50 euro dodane do puli. W tiketach do Poker Break Cupa. I można pojechać razem z nami się zabawić w kwietniu w Bratysławie. Będzie mega fajny event, będą nagrania, będzie ekstra epicko. Powiem nawet szczerze, że super konkurencja do Poker Fever. Nawet zaoszczędźcie pieniądze w marcu, żeby w kwietniu pojechać. Nie, pojedźcie tu i tu, nie? Żeby jeździć tu i tu. To byłoby spoko. No, wszędzie jeździcie. Jeszcze ten Monte Carlo.
Vegas, Hit Casino. I inne. A są jakieś kasyna nad morzem? Nad morzem? Międzyzdroje na przykład? Międzyzdroje. Tak, i mają Międzyzdroje Poker Tour. Nie, chyba... Ale w przyszłym roku, znaczy, jeśli dojdzie do legalizacji w tym roku, to w przyszłym roku, uwierz mi, będzie studencka liga. Tak. Wiemy, rozmawiałeś dzisiaj z Jankiem od Gowina i takie rzeczy, wiesz. Tak, Gowin będzie patronatem turniejów pokera na wszystkich uczelniach, bo nie jest minister, to wiesz, będzie chciał patronować ten. Będziesz ten? Twoja twarz będzie na billboardach? Tak, Polska razem. Na głównym w Gdańsku, jak się wysiada, tam jest taki duży billboard i tam zagraj z Wapniakiem. Ale to będzie ekstra. To będzie to. Hasło jest Pentakilator. Ludzie myślą, że to jest tak, że pisze, że ten, pisze, my mówimy Pentakilator i wszyscy ludzie piszą do Pentakilatora, no, o hasło. On pisze Pentakilator. No ale powiesz nam Pentakilator, czy nam nie powiesz? No Pentakilator. No to ty, wiem przecież, że to ty, no. Powiedz nam hasło. Pentakilator. To ty, wiemy o tym, no. No Pentakilator, co? No całe hasło. No kurwa, i tak można, to są właśnie, tak się tworzą, jakie hasło, Pentakilator. Okoń. To są właśnie takie scenariusze komediowe po prostu. To są właśnie te detale, jak to mawia Tomek Hajto. No cóż. Czy można prywatne pytanie do ciebie zadawać, Polska Pany się pyta, czy... Myślę, takie prywatne. Zależy, jak głęboko wejdziesz w moją prywatność. Coś mogę powiedzieć, ale czy wszystko? Nie wiem. Ale zaryzykujmy, Polska Pany, jako że jesteś chyba równym ziomkiem, sugeruję się nikiem. A to znaczy prywatną wiadomość wysłać, widzisz. A, w ten sposób, dobra, myślałem, że o coś chcesz prywatnego mnie spytać. Jak najbardziej, napisz albo na Skype'ie, na Kaczmaru, albo na Facebooku, na fanpage'u Kaczmarol, albo na Twitchu, niespodzianka, Kaczmarol. Albo na Twitterze, zgadnij jak. No, Kaczmarol. Nie, Kaczmarol.pl. No proszę, ja mam... Było zajęte. To jest najgorsze, że ci zajęli. Tak, ale najlepsze jest to, że ktoś zajął i nie używa tego, nie? W sensie nie mogę wziąć tego nika, ale nie ma takiego Twittera Kaczmarol. Czy wydawanie na takim boardzie myślisz, że jest okej, czy... Kurde, to są close spoty. Można małym sizingiem zagrać, żeby barrelować serduszka, dziesiątkę, króla, asa, damę for value, na dziewiątce check back. Bo Nanza za każdym razem, jak no, tak robiliśmy, to on zazwyczaj zrzucał, więc jeśli będziesz tutaj robił coś takiego innego, to... Ja bym zagrał mniejszy sanik nawet, wiesz? Bym zagrał sobie tak z 270. Jarosław Poker Series. Penta, mówię ci, że zalegalizują. Dzisiaj rozmawiałem przez telefon, to już jest potwierdzone. Jak zalegalizują w tym roku, to fundujesz mi udział w Poker Fever w 2018. Albo na Malcie. A jak nie, to ja ci przynoszę... No dzisiaj nie przywiedziałeś, ale... No, będę ci nosił piwo na następnych turniejach cały czas. Będę ci donosił piwo, kiedy będziesz chciał. Będę twoim sługą. Jak nie zalegalizują w tym roku. Gruba. Taka deklaracja. Pytanie o Seabet. Ósemek na Hibalet 7.2 monoflopy nie Seabetuje. Sprzedałem swoją godność za $200. No, trochę tak zrobiłeś, ale spoko. Niewolnik Wapniak. Niewolnica Pentakilatora. Myślałem, że Niewolnica Izaura, znasz taki film. Jest taki film, aczkolwiek nie jest to polska kinematografia. Dlatego nie znasz, widzisz. Dlatego widzisz, nie znasz, ja to widzisz. A oglądasz seriale? Hej,
To jest w ogóle brazylijska telenowela, skąd takie rzeczy znasz? Co? Znam jeszcze Milagro, zbudowany co, anioł. Brazylijską telenowelę z Nie, tysiąc, argentyńską. Z Mój drogi, ja do Argentyny no, lecę, dlatego muszę znać. Był wymóg w Tak, mówi. Wymóg. Jak lecisz do Argentyny, musisz znać trochę ich kultury, dlatego właśnie. Ej, dużo wątków się pojawiło, ale chyba najbardziej mnie ciekawi wątek niewolnicy Izaury. Skąd znasz serial brazylijski, który był w 1976 roku nagrany, znaczy data premiery, i emitowany w Polsce od 1985 roku. Film nakręcony na podstawie abolicjonistycznej powieści Bernardo Guimaraesa z 1875 roku. Mam jopki. Gdzie w tym całej układance pojawiła się u ciebie wiedza na temat tego serialu? Nie mam pojęcia, ale zazwyczaj widzisz, to jest właśnie, porozmawiajmy o edukacji ludzi w Polsce, ponieważ widzisz, jak widzisz, mam taką wiedzę, która jest totalnie do niczego niepotrzebna. Znaczy myślę, że to jest wiedza i tak bardziej ciekawa niż wiele rzeczy, których uczą nas. O niewolnicy. Myślę, że możesz błysnąć chociaż czasem w towarzystwie taką wiedzą. Powiedzieć, a wiecie, że serial Niewolnica Izaura powstał w Brazylii w 1976 roku? A wszystko takie, o kurwa, jebane. No, to jest taki do łamacz lodów, to wiesz, chodzisz na imprezę właśnie, zagajasz do dziewczyny. Tak. No, hej, a czy wiesz może o tym, że... Chciałbyś być moją niewolnicą niczym Niewolnica Izaura z powieści Guimaraesa, z brazylijskiego powieściopisarza? I ta dziewczyna, wiedzisz, to jest cała twoja. Także dzisiejszy cała. Stream nie tylko uczy i bawi, ale głównie, głównie uczy. Pójdę z tym żartem dalej. Niczym, ta dziewczyna jest twoja, niczym niewolnica. Izaura. Tak, dokładnie tak. Nie. Czemu dopowiedziałeś ten żart? To są te żarty, których się nie dopowiada. To jest pierwsza zasada, pamiętacie. To jest taka, wiesz, stara zasada improwizacji teatralnej. Znaczy, wróć, heklerów na improwizacji, jak przychodzisz na scenę, to zawsze dopowiadaj żarty. Zawsze dopowiadaj żarty z stand-uperów. Heklerzy są straszni. Heklerzy są strasznym zjawiskiem. No, heklerzy ale... to są osoby, które przeszkadzają w... Tak, generalnie właśnie dla tych, co nie wiedzą. Hekler to jest postać, która sobie siedzi na publiczności i jak, nie wiem, dajmy na to sobie, stand-uper mówi swój materiał, to hekler mu się wpierdala co drugie zdanie i próbuje mu jak najbardziej pod górę robić. I to jest takie trochę wtedy, czy albo stand-uper jest mocnym charakterem i takiego kolesia rozpierdzieli na łopaty, albo sam musi z podkulonym ogonem zejść ze sceny i okazuje się, że jest słabym stand-uperem, bo stand-uper musi być szybki. To jest smutne. W każdym razie, wracając do pokera, żeby zwrócić do pokera, żebyście też tutaj coś dowiedzieli się. To obecnie zostało w graczy 23 w tym turnieju. To znaczy, że mamy 6 stołów, dobrze mówię, nie, mniej. 4 stoły. 4 stoły. Tak, dokładnie. Dobrze. Mamy 6 miejsc płatnych. Czyli finałowy stolik jest. Tylko finałowy jedyna. Stolik jest płatny, dokładnie. Cześć. Bardzo łatwo to sobie wtedy zrozumieć, że jeżeli jesteś w najlepszej szóstce, to jesteś w kasie. Tak, jest. Za pierwsze miejsce jest 362 euro, za szóste miejsce jest 53 euro. Stack nasz się prezentuje obecnie, który jest też... Dziesiąty stack. No dobra. Dziesiąty na... No, to jest okej. Okay. Mamy podwojony startowy staczek. No niestety dzisiaj dwa razy blef nie wszedł. Trzy nawet razy. Nie wszedł. No ale co zrobić. Budowaliśmy się innymi rzeczami. To granie tutaj solidnej gierki, fit or fold. Może być skuteczne. Jak najbardziej. Zawsze play solid, ziomek. Nigdy nie spiwi. Ksyzlazur, pamiętaj, że możesz zmienić kolor kart na becu i w ustawieniach. Da się to zmieniać. Da się zmienić, czy było czterokolorowa talia. I to jest bardzo fajne. Polecam wszystkim, ponieważ kurde, jesteśmy profesjonalistami i gramy na czterokolorowych taliach.
Każdy profesjonalista gra na czterokolorowej talii. No ale w kasynach nie masz czterokolorowej talii. Już zaczyna się. Pojawiły się już czterokolorowe talie. Był pierwszy festiwal chyba w Barcelonie w sierpniu, na którym były czterokolorowe talie po raz pierwszy. To Także... jest super, ponieważ jak siedzisz w którymś tam możesz miejscu daleko od talii, to możesz pomylić kolor i mieć przeświadczenie, mi się grałem raz z czterokolorową talią i mi się bardzo podobało. Właśnie niebieskie karty i miałem takie, o Boże, jak online, prawie jak online. Okej. A czy też grałeś w takim turnieju, gdzie są zegary, czy jeszcze nie? Przedkloki nie. Jeszcze nie? Nie, w przedklokach nie. Bo to dopiero testują i to najwięcej tam testują w Australii, nie? Na tym, na Ossimilion, drugi rok z rzędu był testowany ten shot clock. Myślę, że się to przyjmie prędzej czy później. No, widać, że jest na to potrzeba. Tak, przez takiego na przykład Williama Kasufa, który pokazuje, jak bardzo by się przydały shot clocki. No cóż, de facto czas treningu naszego dzisiejszego minął, ale jest przyjemny, to mogę do 19 posiedzieć. Tak, ja chciałem, żeby się osoby porejestrowały w tym turnieju jak najbardziej. A ja sam nie będę grał, tylko dokończę ten turniej tutaj i nie gram, ponieważ chciałbym zmontować film, który dzisiaj nagraliśmy z Kaczmarolem, żeby go wpuścić jutro do sieci. Dlatego właśnie będę się skupiał się na czymś innym. Czy tutaj Ziopek 9 suited po otwarciu z UTG, czy mocno bić, czy słabiej bić? Można tu iść parę rzeczy, można tu na pewno czekać, można tu na pewno betować, jakżeli betować, to betować mało, żeby ściągać wanie z ósemek dziewiątek. Nie możesz, to nie jest twój top range'u, tak? Myślę, że za dużo zagrałeś. Myślę, że tu mówiąc mało, mam na myśli jakieś 30 parę procent. Pomimo tego, że 40. są dwie osoby inne w puli? To nie zmienia ci praktycznie, no. Co ci to zmienia, że są dwie? Chodzi o range'e. Chodzi o to, w co targetujesz i co cię kolnie. To jaki tam sizing byłby dobry? Zamiast 675. No mało jakieś. 525, 500, 475. No, coś takiego. Znowu trafiamy do parka. I co teraz zrobić z takim fantem? Raz trzeba kolować. Ale jeszcze skolował Marian. No i tak trzeba kolować. No mam to parę. Nie zrzucam to parę na flopie w takim spocie. Jest sucharek. No, trzeba czeknąć. Underscore może weźmie, się uspokoi i nie zrobił tego. Jakie on ma blefy? Król walet, walet 9. Walet 9 blokujemy. Króle asy, wiem. On minerizował preflop, on myśli, że mógł... No dobra, myślę, że trzeba foldować, on ma tutaj król dama, z dama, sety, dziesiątki, siódemki, damy, wszystkie ma. No, ma tutaj bardzo dużo więcej kombinacji value niż blefów. Trzeba foldować. No i chyba gościu tak gra dosyć solidnie, nie? To mi się nawet jego niektóre blefy mają bardzo dobre equity, na przykład, nie wiem, król walet w treflach i kurde, z jednej strony fajnie, no bo jesteśmy z przodu, ale z drugiej strony to on ma tam miliard autów na nas. W międzyczasie klikałem ten darmowy free roll. Z pentakilatorem prawdopodobnie spotkamy się. A to już sama steczek zaraz wjeżdża. 12 osób zostało z 80 na tym darmowym free rollu. Ja mam 20 tysięcy na pierwszy stack. No to co, to zaraz przełączymy na bardziej interesujący. Zagramy z naszym. A o co tam gracie? O tikety dzisiaj gramy. 5 tiketów jest do wygrania. A ile warto tiket? Godność. Nie no, chyba 3 euro tak mi się wydaje, wiesz? 3 euro. Do satelity do tego poker break-upu, no. Dobra. Do głównej jakiejś, czy jeszcze do sadki? Sadka 3-dolarowa, 3 euro, która potem prowadzi 16-dolarowego i do pakietu, czyli... Okej, no, to tak blisko do zwycięstwa. Na przykład tam na poker starcie to pewnie masz 4-5 etapów, nie?
czasami? Zależy. No, ja zazwyczaj grałem takie, które są od razu direct do owieściówki do eventu. No, pakiety City, no. Jasne. No, nie wiem, przebijać się przez te jakieś, kurde, zaszyszki, zadki, gdzie bardzo ciężko wariancje nie trzeba grać. Nie sprawia mi to nigdy frajdy. Dlatego jak już miałem grać, to grałem sobie w stylu właśnie jakoś tam, nie wiem, za 80 euro i ileś tam ticketów wartych 1000 euro, czy coś takiego. O, dobra, bo zapomnieliśmy trochę o czacie. A na czacie dużo pisali. Rozdanie z kiedyś. Koszbaj wrzucił rozdanie. Koszbaj. Czekaj, bo ja muszę to przygotować ludzi. Nie, no, jak masz dwa stoliki, to tam się skupa, ja sobie będę kukać. No, ale ja chcę, żeby też... A, no dobra. To ty opowiadasz... Powiem. Wbijajcie teraz to, co wpisał Koszbaj na czacie. I... no. I słuchajcie Kaczmarola. Dobra, generalnie Kosawa flat, preflop jak najbardziej, ale na flopie na pewno tego nie stakuje. Po prostu gram tutaj check call. Nawet wiesz, jak poszła akcja, że był bet i raise, to i tak gram call, bo mam bardzo dobrą rękę z equity. Stacków nie ma sensu, ponieważ stakujesz się versus lepsze equity, prawie zawsze. Albo overpary, albo flash drawy lepsze, albo sety. I tak dalej, więc po prostu call, realizujemy equity, trafimy flasha, prawdopodobnie go stakujemy. Jeżeli nie trafimy flasha, to uciekniemy z tego rozdania jeszcze. Także myślę, że ten ship na flopie jest trochę overplayem. Dobra, co tam dalej było? Domel jeszcze pyta się. Domel wrzucił też rozdanko. A co byś zrobił w tym momencie, co którym ja jestem teraz? Już patrzę. Patrz, minrace... To minrace i flat, to jest między squeezem a callem. Ale obie opcje są poprawne. Ale... Ja raczej squeezuję w okolicach 2000. Z 1800. Czas, masz mało czasu. 1800 jest spoko. No i Marian też powinien to zrzucić. O, ciekawe, że on to kule. Wow, bardzo nieprzyjemny flop dla nas. Czekam na pewno na tym flopie. A jak wrzuci, to co? No to... Snudujemy chyba wtedy. Ale tak, nie zrzucisz go tu z pocketa nigdy. No właśnie. A w jego flat-flatting range'u jest bardzo dużo pocketów i bardzo dużo broadway'ów. No i te damy są bardzo niefajne dla nas, bo nie oszukujmy się, on tam ma dużo tych damek. Trzeba foldować. No, niestety. Nie ma zmiłuj. Bardzo niedobry flop dla nas spadł po prostu. Myślę, że na takim flopie trzeba po prostu odpuścić tą rękę. A samo wrzucenie... On nawet wrzucił azwalet tam. A nie mogłem rzucać tego staku? Nie, za głęboko. Dobrze. Teraz myślę, że możesz zarówno flatnąć, jak i shipnąć. Obie opcje byłyby poprawne. I foldzik. Jak co moral jedziesz do Bratysławy na ten turniej? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, możliwe, że ten termin mi nie do końca pasuje. Ale może, że uda mi się. Jeszcze nie jest to stwierdzone, czy tak, czy nie. Siema Profek. Przypominam jeszcze raz o za 13 minut zaczyna się turniej z 50 euro dodanymi do puli. Jedyne co musicie zrobić, to wpisać hasło Pentakillator. Hasło nazywa się Pentakillator.
No, zaraz momencik będzie finałowy stolik, to przełączę. Przełączę. A tutaj no co, tutaj spadliśmy trochę na 14 miejsce na 16. No i tyle. Może nam się uda odzyskać, albo nie uda się odzyskać żetony stracone wcześniej. Zobaczymy. O, jest, tu finałowy, ha. To zamieniamy, co? Stół finałowy. Aha. Znowu mi wywaliło twój obraz, nie wiem czemu. Coś dziwnego się dzieje. To weź mi zaraz tą szerni. Nie wiem, jak wyszedłem, żeby te rozdania oceniać, to wtedy... No i okay, masz jest. Teraz. Tutaj ludzie widzą jest, nasz finałowy stolik. Finałowy stoik, a tutaj masz po prawo jeszcze ten wcześniejszy. I na przykład teraz K10 to otwierać na 21 biksach, czy nie? K10 na pewno otwierać jakieś 450. Trochę mniej, za duży sizing. Wow. No i do 3-betu bym musiał to zrzucić. No, słabo to wygląda, ten 3-bet bardzo mocno. No dobra, zobaczmy, kogo mamy tutaj na stoliku. Jest Yeti, Darkstat, Stashi, Barat, Orfeusz, Pentaflip i Grodzio. Tak jest. Cała ekipa z czata. Wszyscy na czacie teraz siedzą. Mogą sobie zobaczyć 2 minuty opóźnienia, to mogą zobaczyć moje karty. Nie, chociaż nie ma szans, bo za szybko by to trwało. Patrz, wszyscy już klikają. Ja mam najwięcej w staku? A jak? 27 tysięcy. A jak? Profek zasubskrybował 9 miesięcy pod rząd! Dziękujemy! Co jest tam myszka jest w ogóle? Szkoda, że ty nie słyszysz. No. Na czym? Na BetSafe. Na BetSafe jest ten turek, więc zapraszamy. Ja bym tutaj te AS5 w ogóle wsunął po takim minrejsie, żeby Barat sobie pomyślał, kurczę, no jest 5 wejściówek, więc ja to zrzucę. Mhm. Zrobiłbyś to? To jest bardzo close. Myślę, że można tak chamsko abuzować ten bubble. Masz blokera do jakiegoś jego calling range'u. O, niestety walety akurat zawsze cię wezmą. Spokojnie, ale, piątka, ale, trójka. Ale... Boże, było blisko, no już by było po gościu. Barat, masz farta, a ja jestem lamusem. Dobra. Dokładnie tak. A jak się w ogóle czujesz z tym swoim pokerem po tylu miesiącach gry? Spoko? Lepiej, ale to nie jest jakiś zadowalający super pomysł. Znaczy, super pomysł. Poziom wyrazu. Super pomysł. Kurwa, miałem lepsze w swoim życiu. A mogłem dalej robić prawo. Na pewno tutaj z dama dwójka, nie wiem czy to jest opłacalny call jeszcze drołować. To jest... call. Raczej tu masz kola jeszcze. No, chyba trzeba to kolnąć jeszcze, bo masz flash draw, masz outy na dwie parki, na tripsa, więc jak najbardziej to możesz kolować. No cóż, to 8 minut zostało jeszcze ludziom, także tak, rejestrujcie się. Hasło to jest Pentakillator. Poker Break Twitch, 50 euro. Piszcie o hasło do Pentakillatora, on wszystkim na privie odpowie. Tak, dokładnie. Pentakillator. Na Facebooku jego prywatne konto to... Numer telefonu. Ej, patrz, ale teraz miskik zrobiłem to backup ze mnie. Przeglądałem lobby turniejowe. I wskoczył mi ten turniej, który teraz widzicie i kliknąłem, chciałem zamknąć te lobby turniejowe i kliknęło mi się min race na turnieju tutaj. A, dobra. Czaisz to? Kumam.
Dlatego warto mieć dwa monitory, bo lobby ci się otwiera na jednym warto. Monitorze. Warto, nie ukrywam, warto mieć dwa monitory. A teraz co tu mam zrobić? No muszę no wrzucać... No staczasz się. Nie no, teraz nie możesz. Czek. Czek. Czo czek? A czemu nie? No i tak czy siak ja to muszę sprawdzić, cokolwiek go tu ma. Nie. Chociaż może, no na niego możesz w sumie chyba. Reszta, trójki, no over. W sumie na niego nie jest, okay, nie jest to złe. Na Darkstana byłoby to dosyć close, a na niego on może mieć tu gorszego AX-a. As Valet Call. Jezu, jeszcze foldik, no ale pięknie. Znalazł tam foldik i zobacz, minraise okazał się... sukcesem. Tak jest. Czy Monika będzie miała stream w trakcie turnieju? Nie wiem. Nie wiem, zadzwoni mi. Przecież ja też nie wiem. Dzwonimy do Moni? Jest. Dobra, coś tu ludzie pisali do nas? Nie mam numeru. Nowy telefon. To weź podaj ludziom numer do pentakilatora, bo jeszcze nie wszyscy mają hasło. Halo! Czekaj, nawet napiszę do niego tutaj na czacie na BCF-ie. Jakie jest hasło? Penta. Jakie jest hasło? No, dobrze. Zobacz. Shipek. Ship it. Jeszcze 2000 sobie zostawiam z tyłu. Fuck, tu też mogę. To był push 7600. No, wiem. 12 bigsów. Easy tam było, ale widocznie. Ej, pentakilator się olał. Nie widział on hasła. Tak, jasne, dobra, nie piszcie... widział. To nie zobaczył i zaśmiał się i powiedział, ha, nie powiem. Beka z gościa. Beka z gościa. Beka z typa. Nie wiem, czy Monia będzie. Zadzwońcie do Moniki, dowiedzcie się, czy będzie stream. Bo ja nie mam numeru właśnie, najgorzej. O, przerwa, czyli ktoś musi odpaść. Dobra, podczas przerwy odpadają. Jako że przerwa, to ukończymy na dziś. Tak jest. I cóż, dzięki za dziś, fajnie. Dzięki było za dziś, było bardzo miło. Do zobaczenia, moi drodzy, w marcu. Albo wcześniej z Kaczmarolem. Ja lecę w niedzielę na Antarktydę, także... Jezu, to będzie zimno. Ale zauważyć, jak się bezczelnie... Może niektórzy nie słyszeli. Lecę w niedzielę na Antarktydę. Gdzie? Na Antarktydę. Tak. Pewnie coś wygrałeś i tak, dlatego. Dokładnie tak. Wy YouTuberzy macie te wszystkie wasze sponsoringi. Tak, te krzesło też pewnie kradzione, kurczę. Tak, nic nie robi, tylko okrada innych ludzi. W każdym razie, moi drodzy, fajnie, że się zarejestrowało kilka was, ale przypominam, ostatni raz już. Za chwilę rusza Poker Break Twitch, 50 euro dodane, jest 50 osób zarejestrowane. Także dochodźcie, bo jest bardzo łatwo zgarnąć hajs. Trzymajcie się też ciepło, ja zapraszam na streamy, które czasami gdzieś tam puszczam i bądźcie czujni, bo nie znacie dnia ani godziny. No dokładnie, a ja dobrego dnia wam życzę, dobrej nocy i dobrej sesji. Pozdro!